Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach 20 sierpnia 2024 roku, a więc mamy jeszcze wakacje. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że jeszcze to zwolnione tempo wszystkim dobrze nam służy. A ja dzisiaj chciałem podzielić się z Wami jak zwykle tekstami biblijnymi, które wyznaczone są na dzisiaj z pierwszej księgi Mojżeszowej. To jest króciutki fragment wyjęty z takiej znanej historii, kiedy Abraham wysyła swojego sługę po to, żeby znalazł żonę dla jego syna Izaaka. Pamiętamy tego sługę, który wędruje i przy studni spotyka kobietę, Rebekę. I jest tam taki moment zawahania tego sługi, czy aby na pewno jest to ta kobieta, której szuka. Pamiętamy, że wszystko dobrze się skończyło, że ten sługa wypełnił to zadanie, że Rebeka została żoną Izaaka. I ten fragment chcę teraz przeczytać. Sługa Abrahama przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. I drugi fragment z Dziejów Apostolskich. W czasie podróży misyjnych jest taka sytuacja, gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Moi drodzy, dwie różne sytuacje. W pierwszej widzimy sługę, który w milczeniu przypatruje się kobiecie, który w milczeniu zastanawia się, czy rzeczywiście wypełni dobrze swoje zadanie. I druga sytuacja, kiedy dokładnie wprost napisane jest, że rzekł Duch Święty do grona apostolskiego: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy oni po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Czyli tutaj mamy sytuację, gdzie bezpośrednio Duch Święty przemawia w konkretnej sytuacji. Myślę, że wolelibyśmy zdecydowanie tę drugą sytuację, gdy chodzi o rozwiązywanie naszych rozterek, naszych problemów czy zadań w naszym powołaniu. Czy jednak tak dzieje się zawsze? Często mówimy o tym, że Bóg jest suwerenny, że Bóg jest niezależny i myślę, że powinniśmy Bogu dać tą przestrzeń i moment, kiedy On rzeczywiście chce do nas przemówić. Natomiast wiemy, że nie jest to codziennością. Nie jesteśmy jakimiś marionetkami w rękach Boga, nie jesteśmy tymi, których Bóg na każdym kroku, w najdrobniejszej sprawie nas prowadzi, daje nam wolność do działania, ale też oczekuje, byśmy realizowali Jego wolę i czasem przemawia do nas w różny sposób. Może właśnie tak jak do tych ludzi, którzy byli na misji, wprost przez Ducha Świętego, i wtedy jako ludzie wierzący czujemy dokładnie, że wypełniamy Bożą wolę w naszym powołaniu. A może czasem trzeba, tak jak w tej historii z tym sługą, który poszukiwał żony dla Izaaka, przypatrywać się czemuś w milczeniu i poczekać na Boże działanie, zobaczyć, czy rzeczywiście nasze działanie było związane z Bożą wolą. Ja, drodzy, chciałem dzisiaj w tym pięknym dniu życzyć Wam, żeby tych takich przemówień bezpośrednich przez Ducha Świętego, bo one są ekscytujące, są niesamowite, było jak najwięcej w naszym życiu każdego dnia. Ale też życzę Wam odnajdywania radości w tym, by w milczeniu spoglądać na to, w jaki sposób Bożą wolę realizujemy, w jaki sposób Bóg przemawia do nas, w jaki sposób Bóg nas prowadzi i to, co robimy w naszym życiu, czy jest rzeczywiście tym, czego Bóg od nas oczekuje. Odkrywania radości w służbie, w powołaniu, w naszej zwykłej codzienności z Bogiem. Dobrego dnia.